Zdarzenia pamiętam praktycznie wszystko. Każdy szczegół pamiętam. Jak to wyglądało? Schodząc na awarię, w pewnym momencie poczułem, że no jest uderzenie takie i wyrzuciło mnie na ziemię. No i czułem, jak mi skały na plecy w ogóle zrzuciły mnie na sponki. No i czułem, że sypie mi się na plecy. Jak już przestało, to starałem się wydostać. No i jak się wydostałem, to wycofywałem się z tamtego miejsca. Zna pan te osoby, które zginęły? W większości tak. Tam mówiłem już, że właśnie z każdymi miałem kontakt prawie codziennie. Z tymi górnikami młodymi to tam mniejszy kontakt był, ale z tymi starszymi to, no mówię, prawie codziennie kontakt cały czas był. Razem z tymi dwoma do pracy dojeżdżaliśmy jednym autobusem. Nie wyszedł pan bez szwanku z tej katastrofy? No, jestem trochę poobijany. Nogę mam bardzo ubitą. Mam w szynie takiej gipsowej. Boli mnie trochę szyja, plecy. No wiadomo, poobijany, poobcierany z każdej strony.